Dzień dobry Państwu, Marta Skobel, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. W ramach serii Obronność Polski 2023 prezentujemy wypowiedź generała Janusza Noska, szefa służby kontrwywiadu wojskowego w latach 2008-2013. Zadałam panu generałowi bardzo ważne pytanie. Czy mógłby pan generał określić najważniejsze wyzwania polskich służb specjalnych związane z bezpieczeństwem Polski i Europy w ostatnich latach? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do udziału w programie. Jest mi bardzo miło podzielić się z państwem tymi kilkoma refleksjami. Oczywiście czasy mamy szczególne. Wojna za naszą wschodnią granicą. Z tego tytułu staliśmy się chciał, nie chciał państwem przyfrontowym, z zapleczem logistycznym dla tej wojny, z zapleczem również informacyjnym dla tej wojny. To oczywiście dla służb specjalnych generuje zupełnie nowe zadania i nową sytuację. Zarówno wojskowe, jak i cywilne służby kontrwywiadowcze w szczególności powinny być na pierwszej linii tego informacyjnego, operacyjnego frontu. To, o czym będę tutaj państwu mówił, to będzie pewien model, wzór, jak moim zdaniem, w oparciu o moje doświadczenie zawodowe, powinna wyglądać działalność służb specjalnych, na czym powinna się koncentrować ich aktywność. Natomiast starał się będę abstrahować od oceny, czy dzisiaj te służby są zdolne do realizacji takich zadań i czy je realizują w dostatecznym zakresie. Otóż trzeba sobie zdać sprawę z tego, że służby mają trzy podstawowe zadania. Zarówno w czasach trudniejszych, jak dzisiaj mamy do czynienia, w czasach zupełnego pokoju i stabilności, bo w świecie służb pojęcie stabilności w zasadzie rywalizacji, jeśli nie wojny wręcz pomiędzy służbami, to rywalizacji o zdobycie informacji i przeciwdziałaniu zdobywaniu tych informacji przez służby, które realizują cele niezgodne z tym interesem, czy reprezentują państwa, które działają na niekorzyść Rzeczpospolitej. Otóż te trzy podstawowe cele to można wyróżnić w kategoriach tak, ofensywy, pewnej ofensywy, ja to rozwinę za chwilę, profilaktyki i ochrony. W zasadzie stawiałbym tutaj, może bym odwrócił kolejność, ofensywa, ochrona i profilaktyka. I to są te trzy cele, które służby specjalne, zarówno cywilne, jak i wojskowe powinny realizować. Otóż na czym ofensywa? No, na tym, co jest jądrem pracy służb specjalnych, czyli na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu obecności obcej agentury. Oczywiście w dzisiejszych czasach, w sytuacji, w której Polska się znalazła i Europa się znalazła, ta obca agentura to jest przede wszystkim agentura rosyjska, trzeba to nazwać po imieniu. Ale nie tylko, bo przecież wywiady innych państw prowadzących globalną aktywność polityczną i globalne działania operacyjne, takie choćby jak Chiny, no nie zasypują gruszek w popiele i również są aktywne. Ta działalność ofensywna powinna polegać na rozpoznawaniu pracy obcych agentów, ale to się nie robi i nie dzieje się z dnia na dzień. To jest pewien proces, który, aby był skuteczny w czasach kryzysu, musi być dobrze rozpoczęty w czasach pokoju, w czasach względnej stabilizacji. Bo tylko tak wtedy zbudowana i rozbudowana sieć agenturalna, nasza kontrwywiadowcza, pozwoli na wykrycie aktywności obcej służby specjalnej. Jeśli chodzi o obszar związany z ochroną, otóż służby specjalne, cywilne i wojskowe powinny być w sposób szczególny dzisiaj obecne w obszarach, instytucjach, miejscach, obiektach związanych z infrastrukturą krytyczną. Krytyczną w zakresie teleinformatyki, łości, cyberbezpieczeństwa, ale również energetyki, transportu, czy choćby spraw związanych z zaopatrywaniem ludności w podstawowe media, takie jak woda, światło, gaz. Więc ta obecność, ona zawsze istniała, jeśli chodzi o służby specjalne, istniała obecność, ale powinna istnieć również obecność fizyczna. Mówiąc wprost i otwarcie,
Gdybym dzisiaj kierował służbami specjalnymi, dążyłbym do tego, aby w każdym obiekcie związanym z szeroko rozumianą infrastrukturą krytyczną funkcjonariusze kontrwywiadu byli obecni w sposób permanentny, czytelny dla pracowników tych instytucji, również z powodów tego trzeciego zadania, którym jest profilaktyka, i w sposób bardzo ofensywny prowadzili działania ochronne i działania profilaktyczne. I wreszcie przechodzę do tego trzeciego obszaru związanego z aktywnością, czyli profilaktyka. No, profilaktyka jest w zasadzie podstawowym instrumentem pracy w czasach zwykłych, w czasach normalnym, pokoju. Na czym ta profilaktyka powinna polegać? Wyróżniłbym tutaj dwa główne zadania. Pierwszy to szkolenia, drugi to informowanie. Szkolenia szeroko rozumiane, nawet w takim obszarze, w którym teraz dzisiaj biorę udział, a więc w środkach masowego przekazu czy środkach społecznościowych, informowanie o tym, że zagrożenia pracą obcego wywiadu istnieje. To nie są bajki, to nie są mrzonki, to nie są opowieści i paproci, jak się niektórym wydaje. Obca agentura działa, rosyjska agentura działa i to są prawdziwi ludzie i prawdziwe instrumenty, których używają. Kilka przykładów z ostatnich czasów moglibyśmy tu mieć. A więc świadomość, uświadomienie społeczeństwu. I bardzo ważny drugi instrument to jest informowanie. Bardzo bym sobie życzył, aby polskie służby specjalne wzorem służb specjalnych zachodnich występowały w sposób publiczny, w sposób otwarty, z komunikatami, z informacjami, w możliwie szerokim zakresie. W tak szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to przepisy związane z ustawą. Świadomość społeczeństwa o zagrożeniach to jedno, ale drugą kwestią jest również zaufanie obywatela do państwa, wyrażane również w zaufaniu do służb specjalnych. No, nie da się ukryć, że z tym tematem chyba mielibyśmy ostatnio problem, ale tak jak mówię, pozostawmy oceny do innej dyskusji. A więc te trzy obszary to są takie podstawowe pola działania. Natomiast tak, czym jeszcze służby powinny się zająć w przestrzeni tej ochronnej? Otóż bardzo ważną rzeczą jest ochrona informacji niejawnych, tak? Ale to też nie jest kwestia tylko tych rutynowych działań, które się dzieją w czasach względnego spokoju i stabilizacji. To jest kwestia przede wszystkim zwrócenia uwagi znowu społeczeństwa, dysponentów, gospodarzy obiektów i instytucji, gdzie przetwarzane są informacje niejawne, tej świadomości, że ta informacja, którymi oni dysponują, jest celem do zdobycia dla obcych służb. Ostatni, na który chciałbym zwrócić uwagę w tej części, mianowicie służby specjalne również odpowiadają za ochronę tak zwanych ekonomicznych interesów państwa. Czy to jest źle, czy dobrze, to jest osobny temat, ale tak dzisiaj zgodnie z prawem jest. W związku z czym, że polskie państwo wydaje kolosalne środki budżetowe i pozabudżetowe na modernizację polskich sił zbrojnych, na zakupy uzbrojenia, niezbędne jest działanie polskich służb specjalnych w obszarze ochrony tych kontraktów. Nie tylko ochrony przed działalnością obcych służb specjalnych, ale również zorganizowanych grup lobbingowych, zorganizowanych grup przestępczych, czy wręcz osób, które chciałyby dokonać przestępstwa o charakterze korupcyjnym związanym z tymi zakupami. To jest niezwykle ważne zadanie, bo to również świadczy o kondycji państwo polskie, że państwo jest zdolne do wykonywania zadań i ochrony w tym obszarze. Teraz to są te obszary, natomiast jakby powiedziałbym cele, prawda, do osiągnięcia. Natomiast metody, jakie służby specjalne używają, one są również niezmienne w czasach wojny i w czasach pokoju,
ale w czasach takiego kryzysu, jakim mamy do czynienia dzisiaj, powinny być w sposób szczególny uwzględniane. To są metody przede wszystkim agenturalne, operacyjne. I znowu, jeśli nie zdobędzie się, nie zbuduje się tej siatki operacyjnej, tej siatki agenturalnej w czasach względnej stabilizacji, względnego spokoju, to ona nie przyniesie efektu w czasach kryzysu. A zatem ostatnie lata, ostatnie te, no, 8 lat, które z mojej perspektywy, w mojej ocenie nie było najszczęśliwsze dla polskich służb specjalnych, to powinien być okres przygotowań do czasu kryzysu. A służby informacje wyprzedzające miały, no, co najmniej od drugiej połowy 2021 roku od Rosyjska na Ukrainę się szykuje. A więc co najmniej od tamtego czasu intensywne prace w celu zbudowania sieci operacyjnej, agenturalnej w środowiskach, w miejscach podwyższonego ryzyka. A są to z jednej strony środowiska rosyjskojęzyczne, które w Polsce są zasiedziałe od lat, albo które napłynęły w ostatnich latach. Szczególnie używam tego sformułowania rosyjskojęzyczne, bo nie odnoszę się tutaj do narodowości, bo narodowość może być przeróżna, a państwowość, przynależność obywatelska jeszcze inna, ale mówimy tutaj o środowiskach rosyjskojęzycznych. To są środowiska związane z potencjalnymi celami takiej agentury, a więc infrastruktura, tak jak powiedziałem, krytyczna, drogi, koleje, łączność. A więc ta praca operacyjna, ona powinna być bardzo zintensyfikowana. Gdyby to dzisiaj ode mnie zależało, to wszelkie aktywa operacyjne, które były nawet uśpione albo były niewykorzystywane przez lata, powinny być aktywowane. Kolejny instrument. Monitoring przestrzeni teleinformatycznej, łączności satelitarnej, łączności bezprzewodowej, po to, aby wychwycić i poddać analizie potencjalne środki łączności wywiadowczej w tym całym zbiorze i tej przestrzeni. Oprócz tego, że to są normalne przepływy telekomunikacyjne, również pojawiają się informacje dotyczące sposobów łączności wywiadowczej. Bardzo istotne w dzisiejszym świecie dla służb. Znaczy, służby dzisiaj nie mogą działać w oderwaniu od wspólnot międzynarodowych. Świat jest zglobalizowany, granice istnieją tylko teoretycznie, w niektórych obszarach tych granic nie ma w ogóle. Cele w naszej wspólnocie sojuszniczej są też jasno określone, a więc to, co i cywilne, i wojskowe służby specjalne powinny mieć na uwadze, to konieczność ścisłej współpracy z partnerami zachodnimi, ale również i partnerami dość nieoczywistymi, którzy mogą się przydać przy różnego rodzaju przedsięwzięciach, o których też chcę powiedzieć, które służby specjalne powinny realizować, a nie są w stanie tego zrealizować przy pomocy standardowych metod. Za chwileczkę do tego wrócę, bo to jest dla mnie dość istotne. A więc współpraca międzynarodowa w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale również w ramach innych forów, w których Polska uczestniczy. No i wreszcie, proszę Państwa, proszę Panie, służby w czasach kryzysu muszą być asertywne w stosunku do swoich politycznych przełożonych. No jest taka stara zasada. Szef służby do swojego przełożonego polityka nigdy nie przychodzi z własnej inicjatywy z dobrymi informacjami. Zawsze przychodzi ze złymi informacjami. I ta asertywność wobec polityka, polegająca na tym, że się mówi tak jak jest, a nie tak jak polityk chce usłyszeć, to jest zadanie szefa służby. A druga asertywność polega na tym, żeby czasem politykowi, temu nadzorującemu służby, również powiedzieć: nie, źle pan robi, źle postępuje, to nie będzie w dłuższej perspektywie służyło państwu. Wspomniałem o tych nieoczywistych metodach i nieoczywistych kontaktach służb specjalnych. Otóż jednym z zadań, które niestety dzisiaj dość boleśnie
widać, że państwo polskie z tym sobie nie radzi. To jest kwestia odzyskiwania polskich obywateli zatrzymanych na przykład w Federacji Rosyjskiej czy na Białorusi i osadzonych w więzieniach pod zarzutem szpiegostwa. Wymiana szpiegów przysłowiowa w cudzysłowie, bo uważam, że ci obywatele, którzy są oskarżeni o szpiegostwo na Białorusi, czy w Federacji Rosyjskiej, wcale niekoniecznie musieli realizować działania na rzecz polskiego wywiadu. W każdym razie wymiana polskich obywateli na osoby zatrzymane u nas, to powinien być standard służb specjalnych. Znaczy służby specjalne między innymi dlatego są specjalne, że wchodzą w obszary, w których normalne instytucje państwa sobie nie radzą. Jeśli MSZ nie potrafi doprowadzić do powrotu zatrzymanych polskich obywateli w Federacji Rosyjskiej do kraju, to właśnie służby są od tego, aby takie próby podejmować, a takie próby podejmuje się najczęściej przy pomocy państw, które są państwami świadczącymi w przestrzeni międzynarodowej tak zwane dobre usługi. I to wcale nie muszą być państwa sojusznicze, to mogłyby być państwa egzotyczne, na przykład środkowoazjatyckie, które mają możliwość i miałyby możliwość współpracy, czy negocjacji, czy podejmowania prób dialogu w imieniu swoich partnerów, czy europejskich z jednej strony, czy azjatyckich z drugiej strony. To jest ważny temat, bo jest kilku Polaków, którzy zupełnie niesłusznie odsiadują potężne kary w rosyjskich łagrach i w białoruskich więzieniach. Panie generale, bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję również Państwu i zachęcam do śledzenia nowej serii Obronność Polski 2023.